dopuszczone przez właściciela są przedmiotowej działki. Ponawiają wniosek o realizację uchwały Rady Gminy nr 20 łamane przez 166/12 z dnia 9 maja 2012 roku w zakresie montażu licznika i comiesięcznego odnotowywania stawek tego licznika. Wnoszą o załączenie do projektu. Wnoszą o załączenie do projektów uchwał zmieniających podjęte wcześniej uchwały informacji dotyczących wszczęcia postępowania przez wojewodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę. Szanowni Państwo, w myśl zapisów statutu gminy przysługuje mi prawo złożenia wyjaśnień do tych kwestii. Co prawda po tym egzemplarzu, który posiada Pani Przewodnicząca, nie ma mojej administracji, natomiast jest w tym egzemplarzu, który posiadam i tu wniosłem zastrzeżenia do trzech wniosków, a mianowicie wniosku numer 1, 3 i 6. Pierwszy wniosek, proszę Państwa, ponawiają Komisja Rewizyjna. Ponawia swój wniosek o skierowanie do Rad Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawy przeprowadzenia szczegółowej kontroli całości inwestycji i tak dalej. Proszę Państwa, jest to w pełni wniosek niezasadny, ponieważ moje pytanie w tym momencie dotyczy, kto ma ten wniosek złożyć. Ja nie widzę, proszę Państwa, podstaw do tego, żebym ja takowy wniosek składał, ponieważ inwestycja została oddana dawno. Podpisały się osoby z uprawnieniami. Żadnych nieprawidłowości poza tym, które wykryłem, nie widzę w tym momencie. Ponadto w myśl ustawy o Regionalnej Izbie Obrachunkowej nie ma takiej prawnej możliwości, żeby wójt składał wniosek do sam na siebie i również nie ma takiej prawnej możliwości, by Rada Gminy złożyła taki wniosek. Wprost wynika to z zapisów ustawy o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Można sięgnąć, przeczytać. I drodzy Państwo, żebym nie był źle zrozumiany. Ja nie mam nic do ukrycia. Zresztą ten temat był już w przeszłości analizowany, dyskutowany na tej sesji i jeżeli dobrze pamiętam, tą kwestię, ten wniosek Rada odrzuciła. Ponownie wraca się do tego wniosku, nie wskazując żadnych nieprawidłowości, bo logika musi tutaj występować. Jeżeli mamy skierować coś do Regionalnej Izby Obrachunkowej, no to powinna wystąpić jakaś przesłanka, nieprawidłowość. Takiej nieprawidłowości Komisja Rewizyjna nie stwierdziła. Ale żebym nie był tutaj zrozumiany w ten sposób, że coś ukrywam, mam jakieś obawy. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie złożyć ten wniosek, to na zasadach ogólnych proszę bardzo. Komisja Rewizyjna, proszę bardzo, niech ten wniosek składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa zdecyduje, czy skontrolować to, czy nie. Proszę bardzo, ale nie wyręczajcie się Państwo i Radą Gminy, i mną, bo Rada Gminy, tak jak wcześniej powiedziałem, takiej prawnej możliwości nie ma. I stąd uważam, że ten wniosek jest niezasadny. Następna, jeszcze raz podkreślę, złóżcie Państwo ten wniosek. Tak się składa jednocześnie, że w tym momencie Regionalna Izba Obrachunkowa prowadzi kontrolę kompleksową. Proszę bardzo się zwrócić, być może Regionalna Izba Obrachunkowa zdecyduje się na takie działania. Wedle mojej opinii, co wynika z ustawy o RIO, raczej Regionalna Izba Obrachunkowa jest powołana do innych spraw, ściśle określonych w przepisie. Dlatego złóżcie Państwo ten wniosek.
Druga sprawa. Trzecia, trzeci wniosek, proszę Państwa, to jest podpunkt 2, punkt 2, podpunkt 3. Zalecają, Komisja Rewizyjna, zalecają wykonanie warunków umowy zawartej z firmą, która składowała nadwyżkę ziemi na placu gminnym za domem ludowym Krzyżanowym. Po pierwsze, drodzy Państwo, wykonanie tej umowy stało się faktem. Jest sporządzony protokół odbioru. To jest to umowa podpisana przeze mnie, umowa użyczenia podczas budowy kanalizacji i takowy protokół, proszę Państwa, odbioru tych robót wynikających z tej umowy, takowy protokół jest podpisany. I cytuję, ustalenia. Wykonawca przekazuje, użytkownik przejmuje teren przekazany wykonawcy na czas realizacji robót związanych z kanalizacją sanitarną na cele magazynowania ziemi z wykopów i materiałów na prowadzenie robót. Komisja dokonała w dniu 16 listopada 2012 roku odbioru robót wykonanych do dnia odbioru i stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i do jakości nie wnosi zastrzeżeń. W skład komisji, proszę Państwa, wchodzą następujące osoby. Przedstawiciel wykonawcy Radosław Kaczmarkiewicz, przedstawiciel zamawiającego Mieczysław Warszada, przedstawiciel zamawiającego Michał Gwadera, przedstawiciel zamawiającego Wanda Podlewska, przedstawiciel użytkownika Eugeniusz Jakubiak, czyli przedstawiciel Straży Pożarnej i drugi przedstawiciel użytkownika Błaźniak Henel. A zatem, drodzy Państwo, roboty są odebrane i komisja powołana przeze mnie nie stwierdziła żadnych zastrzeżeń. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, artykuł 30 ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że do zadań wójta należy między innymi gospodarowanie mieniem. I myślę, że nie muszę Państwa przekonywać do tego, że to jest klasyczny przykład gospodarowania mieniem, czyli moje zadanie. I z całym szacunkiem chcę tutaj użyć sformułowania delikatnego. Państwo nie możecie mi nakazywać, co ja mam robić w swoich zadaniach. I stąd uważam, że ten wniosek nie jest zasadny. Nie można wyciągać wniosków po odbiorze pół roku czy rok, bo Państwo nie byliście przy odbiorze, a w tej chwili nie możemy stwierdzić, czy jakieś tam nierówności i tak dalej zostały wykonane przez niedopieszczone przez wykonawcę. Ponadto z informacji, jakie posiadam od kierownika referatu budownictwa, panie radny przy tym odbiorze był obecny, ale niestety w pewnym momencie, to są słowa przekazane przez pana kierownika, w pewnym momencie pan opuścił to spotkanie, mimo to, że pan kierownik prosił o pozostanie i po prostu w ślad za tym nie podpisał pan tego protokołu. Dlatego, drodzy Państwo, to jest wykonane. A wyciąganie jakichś wniosków po czasie, no nie jest dowodem na to, że wykonawca nienależnie wykonał tą umowę. Tam w dyskusji na posiedzeniu komisji chodziło o jakieś tam nierówności, niwelacje, że ta niwelacja źle wykonana, za duże, za małe te równości. Proszę Państwa, to była zwykła umowa użyczenia i niwelacja miała polegać na tym, żeby to rozgarnąć wstępnie. To nie była inwestycja. Inwestycja na tej działce dopiero się szykuje. Także nie mogliśmy żądać od wykonawcy
żeby pan zrobił niwelację o równości boiska sportowego. To miało być zniwelowane, wyrównane. I to wedle tej komisji zostało stwierdzone. Myślę, że tutaj mój zastępca, jeżeli będzie taka potrzeba, powie na ten temat więcej. I stąd uważam, że to zalecenie, bo to jest zalecenie. Zalecają. Proszę Państwa, Państwo nie możecie mi zalecić sposobu wykonywania umowy, co wynika ewidentnie z przepisów i z opinii Pani Przewodniczącej, na którą się Pani powołuje. Możecie Państwo wnioskować. A wniosek, czyli propozycja, uważacie Państwo. Stąd uważam, że ten wniosek jest niezasadny. I następna sprawa, czyli punkt 2, podpunkt 6, ponawiają wniosek o realizację uchwały Rady Gminy z dnia 9 maja 2012 roku w zakresie montażu licznika i co miesięcznego odnotowywania wskazań tego licznika. Ponawiają Państwo wniosek o realizację uchwały. Uchwała w tej kwestii również przyjmowała wnioski. Państwo postawiliście wniosek, że uważacie, iż przy tym zbiorniku powinien być licznik. Możecie Państwo tak uważać. I oczywiście taki wniosek ja przeanalizowałem i jestem w trakcie analizy. Ale nie możecie Państwo napisać i sugerować w tym wniosku, że rzekomo uchwała nie została zrealizowana. Bo de facto takiej uchwały nie było. I nie mieści się w zasobach przepisów prawa, żeby Rada Gminy podejmowała uchwałę o zamontowanie licznika. No to jest, proszę Państwa, niestety obniżające kompetencje Rady Gminy. I znowu to samo dotyczy to stricte gospodarowania mieniem, proszę Państwa. I oczywiście, jeżeli Państwo chcecie tutaj postawić wniosek, czyli proponujecie, żeby to zamontować, oczywiście się z tym zgodzę, tylko dla mnie jest to niewiążące, bo Państwo mi nakazujecie wydatki. Czy rozliczanie oleju, co mieści się w zakresie gospodarowania mieniem organu wykonawczego, czy rozliczanie polega na zamontowaniu licznika, czy stosowaniu łachy, czy stosowaniu skali fabrycznie zapisanej na zbiorniku, to jest decyzja organu wykonawczego. Także nie było tutaj, proszę Państwa, uchwały, która zobowiązywała mnie do zamontowania licznika, bo nie mogło być takiej uchwały. I stąd też uważam, proszę Państwa, że ten wniosek jest niezasadny. I jeszcze tylko jedno zdanie do pozostałych wniosków, z którymi można powiedzieć, no mogę się zgodzić. Oczywiście Państwo tutaj używacie formy nakazującej, no ale dobrze, przyjmę. Tu chciałem tylko odnieść się do drugiego podpunktu. Zalecają natychmiastowe podjęcie działań celem usunięcia usterek, które wystąpiły przy modernizacji Domu Ludowego w Krzyżanowie. Wystąpienie Urzędu Gminy z dnia 5 nie przyniosło skutku. Proszę Państwa, tu jest taka sugestia, jakoby takich działań nie podejmowali. Jako takich działań byśmy nie podejmowali. Niestety, w różnych inwestycjach te działania o usuwanie usterek trwają bardzo długo. I tu nasze działania są i będą, i o ile dobrze pamiętam, te usterki wcześniej były usuwane, w międzyczasie pojawiają się następne, wystosowaliśmy pismo do wykonawcy, wykonawca nie odpowiada, nie reaguje, najprawdopodobniej
sporządzimy kolejne pismo, jeżeli nie będzie reakcji. Będziemy korzystać z zabezpieczenia, tak jak już korzystaliśmy w zakresie usunięcia usterki dotyczącego usterki dotyczącej uszczelnienia dachu, tylko musimy to robić skrupulatnie. Bo musimy przewidywać, że wykonawca wystąpi na drogę sądową. Dlatego musimy po kolei zbierać dokumenty, fakty, które docelowo będą dowodami przed sądem. I proszę Państwa, to dochodzenie usunięcia usterek jest wpisane w tak zwanym okresie gwarancji. Ta gwarancja jeszcze trwa. W momencie zakończenia gwarancji dokonuje się tak zwanego odbioru gwarancyjnego. I wtedy stawia się wszystko na ostrzu noża i wtedy nie dokonamy odbioru, czyli nie zwrócimy zabezpieczenia, jeżeli wykonawca tego nie wykona. Dlatego dobrze zalecacie Państwo natychmiastowe podjęcie działań. Przyjmuję to z pokorą, chociaż można by było zastosować jakąś formę łagodniejszą. Proszę. Tyle, proszę Państwa. Dziękuję Panu Wójtowi za szerokie wyjaśnienie naszych wniosków pokontrolnych, ale odniosłem się do tego punktu trzeciego odnośnie placu za Domem Ludowym w Krzyżanowie. Szanowni Radni, byliśmy tam z gminą lokalną. Pan Wójt mówi, że to zostały warunki umowne wykonane, roboty odebrane. Panie Radny, że to było w ramach użyczenia. Jak najbardziej. Teren kiedyś był, tam ziemia była orna, ładna, na dzień dzisiejszy tam jest nawilżona glina, hałdy gliny, wiadomo, że glina powoduje, no na niej nic nie urośnie. Są elementy jakichś gruzów, płyt jumbo, teren jest nierówny, teren ma, podniesiony jest poziom między jedną działką, a drugą działką obok sąsiadującą. Przez środek jest wykopany jakiś dziwny rów, bo widocznie zalewało działki, żeby woda spływała, to jest przekopany rów. My mamy na to zdjęcia. Teren jest wyrównany źle, bo jest poziom jest jednego miejsca od drugiego około 80 cm. Także, panie wójcie, ja rozumiem, że to jest wykonane, ale to jest źle wykonane. To powinno być wykonane dobrze, bo jeżeli my coś dajemy i to jest umową jakiegoś użyczenia w ramach jakiejś inwestycji, to wykonawca powinien zrobić to dobrze, bo on prosił o użyczenie tego terenu. Skoro my żeśmy mu dali ten teren, to on go powinien oddać w miarę przyzwoicie wykonany, wyrównany. A na dzień dzisiejszy to jest po prostu no, śmiechu warte, to co zrobiła ta firma. I teraz, jeżeli chodzi o wniosek, o punkt szósty, że komisja ponawia realizację uchwały Rady Gminy. O ile ja dobrze wiem, to zgodnie ze statutem naszej Rady, paragraf 66, Rada Gminy przyjmuje w formie uchwały wnioski zalecenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli i wysłuchaniu wyjaśnień kierownika jednostki kontrolowanej. Panie Wójcie, była taka uchwała podjęta przez Radę Gminą i czytam. Przeczytam. Punkt drugi. Punkt 4 otrzymuje brzmienie. Komisja wnosi o objęcie monitoringiem kotłowni budynku Urzędu Gminy oraz montaż licznika i proponuje co miesięczne odnotowywanie wskazań tego licznika. Więc proszę nie mówić, że nie było takiej uchwały, panie wójcie. Bo taka uchwała była podjęta i zgodnie z tą podjętą uchwałą przez Radę, taki wniosek żeśmy ponowili. Jeżeli chodzi o przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej całej inwestycji dotyczącej nowoczesnego kompleksu oświatowego w miejscowości Gomulin ze szczególnym zwróceniem uwagi na roboty dodatkowe i uzupełniające, komisja ponownie ponowiła taki wniosek, dlatego że dostaliśmy zestawienie robót dodatkowych i robót uzupełniających. I jeżeli naprawdę pracownicy Urzędu Gminy nie mają się o co obawiać, to nie wiem czemu nie możemy tego wniosku zgłosić do Regionalnej Izby Obrachunkowej. No to możemy, ale my jako komisja rewizyjna chyba nie możemy, bo my jesteśmy organem powołanym przez Radę Gminy, więc jako sama komisja rewizyjna nie możemy z tym wystąpić. Tylko poprzez Radę. Poprzez Radę.
tego 67, proszę coś dać i przeanalogię może pani jako przewodnicząca. Skoro jest taki wniosek, możemy podjąć jako radny. Proszę. Pani przewodnicząca, miałem taki wniosek, to by może te zdjęcia z tej wizji, tej dokładnie kontroli przekazać. Radnym, żeby każdy zobaczył. Żeby pan jest w tej tak? Jest. A ja tylko słowo chciałem pani przewodnicząca. Ale to do tych zdjęć. Do tego placu, mogę? Proszę. Szanowni radni, panie wójcie, to co przewodnicząca powiedziała przed chwilą na temat placu przy Żanowie, no to panie wójcie, proszę się nie obrażać, ale wstydźmy się naprawdę, żeby pozostawiła i firma, i gmina w tej chwili taki plac, proszę pana, za świetlicą, czy to plac, czyj by to nie był, ale jeśli to jest plac w tej chwili gminny, no to komisja tam była, wie pan co to, jak to wygląda, hałdy i hałdy, jeszcze raz hałdy porośnięte, chwastane, ostane. Mówi to o dzikim stepie, proszę pana, a nie o jakimś placu za świetlicą w Krzyżanowie. Świetlica w Krzyżanowie świeci przykładem z frontu, ale z tyłu to mamy, wie pan co, no nie można tu mówić dobrego słowa, proszę pana, nie chcę krytykować czegoś, co naprawdę się nie nadaje, ale tam w tej chwili to panie wójcie, o krytykę i o pomstę, żeby tak było, można było chociaż to skosić w jakiś sposób, nie pozostawić. Panie wójcie, ja pomimo, nie chcę tu nikomu ubliżać, naprawdę, szanowni radni, panie wójcie, ale walczę z tymi przydrożnymi chwastami, żeby nasza gmina świeciła przykładem. No niestety, nie mogę się tu doprosić o tych działkach, które są tak porośnięte, a tam wewnątrz, jako działka nasza, gminna jest w tej chwili, to jest bardzo źle. A po drugie, panie wójcie, no nie wiem, czy ciągle pan mówi, że zakaz, proszę pana, nawożenia ziemi, blokowania wody z sąsiednich działek. No to, co przewodnicząca stwierdziła, że tam jest 3 metr, czy 80 centymetrów zamknięte działki, przepływ wody z sąsiedniej działki na działkę. No wykopanie tego rogu przez środek, no nie wiem, to trzeba czy przeskoczyć. To tylko jelenie mogą tylko pokonywać takie coś, bo ludzie to uważają, że nie. Chyba, że to jest ścieżka dla trenujących strażaków. Skok do przodu na imię, tam i to wszystko. No, makabra. Wygląda to strasznie, panie wójcie, wszystko. Dziękuję. Proszę radny Obrzychu. Szanowni radni, panie wójcie, ja miałem już uprzejmie odnosić do tej kwestii. Może dotyczy się te mojej miejscowości, dotyczy się do działki gminnej, która znajduje się za salą przy Żanowie. Ale jedna rzecz tu mnie bardzo zastanowiła, słowa pana wójta. Panie wójcie, pan powiedział, że nie wiem, pan Michał Badera powiedział, że ja byłem obecny przy odbiorze. Po pierwsze, nigdy nie byłem przy żadnym odbiorze, jeśli chodzi o meliorację. Jedyny odbiór, na jaki byłem w Krzyżanowie, to było słynny B20 w sali, kiedy żeśmy robili odwierty przez firmę. Wtedy się podpisałem na tym protokole. W tej chwili mogę potwierdzić to. Nie ma tam mojego podpisu, nie byłem przy tym. Te osoby, ewentualnie, które powiedziały, że byłem, czy kto inny, po prostu kłamały. Jeśli taka sytuacja zajdzie na następną sesję, mogę poprosić tu pana prezesa i skarbnika, którzy potwierdzą moje słowa. Ja wielokrotnie tutaj mówiłem o tych hałdach ziemi, nawet z zastępcą rozmawiałem, które tam się znajdują, za tą salą, które zostały niezniwelowane. To, co było na pierwszej części zaraz za salą, to zostało, w pierwszej części zostało to usunięte. Przed uroczystościami, które żeśmy dały odwiedzili w Krzyżanowie, żeśmy wywieźli jeszcze resztki pozostałości betonów, które tam firma złożyła po wyrównaniu tego wjazdu, który został zniszczony. Jeszcze raz podkreślam, nigdy nie byłem przy żadnym odbiorze i nie figuruje tam mój żadny podpis. Więc proszę o niesugerowanie takich rzeczy, że ja na coś wyraziłem zgodę. To jest po prostu kłamstwo. Proszę, pan radny. Panie wójcie, jedno pytanie. Dlaczego nie było odbioru wyrównania płacy ze strony urzędu? Tylko to. Nie wiem, proszę, dałem panu to. No to jakie było odebranie placu? Mówiliście zupełnie, ani nie posłali do pana Gorybiewicza, ani do pana Zer. Proszę bardzo. Jak było odebranie placu? Proszę państwa, można zaklinać rzeczywistość, można wymusić. Tylko na podstawie czego państwo twierdzicie, że firma źle zniwelowała ten teren? Czy państwo widzieliście teren przed
i bezpośrednio po odbiorze? A no nie widzieliście. Widzieliście rok wcześniej. No dziwne, że pan widział, a prezes pana jednostki podpisał się pod tym protokołem i nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Tylko jeszcze raz podkreślam. To było 16 listopada 2012 roku. A państwo robicie zdjęcia rok później na podstawie których twierdzicie, że tam są hałdy. Ja przed chwilą zerknąłem na te zdjęcia. Ja tam nie widzę hałdy. Pani przewodnicząca z kolei pisze, przed chwilą to wypowiedziała słowa, była piękna, orna działka. Pani przewodnicząca, jest pani w totalnym błędzie. Tam był jeden wielki bałagan. Płyty, które tam jeszcze pani widzi na tym zdjęciu, które pani sama sfotografowała, były przed nawożeniem tej ziemi. I z tamtej działki, pani przewodnicząca, przed nawożeniem i po zniwelowaniu przez firmę był o wiele, wiele gorszy, aniżeli dzisiaj. Oczywiście jest ruch, ale to chyba dobrze, bo jeżeli dobrze kojarzę, to na prośbę mieszkańców ten ruch żeśmy wykonali, żeby doraźnie te wody przepuścić. Żeby wykonać prawdziwe odwodnienie działki, to trzeba zrobić inwestycję. To trzeba zrobić odwodnienie. I nie żądajcie państwo takich działań, takich efektów od firmy. Bo to jest po prostu przekłamanie. To przepraszam pani Wójcie, to ale pani pozwoli, że ja skończę i proszę nie kontynuować jadki na tym posiedzeniu. Pani przewodnicząca, ja proszę zwracać uwagę, bo musi być jakaś dyscyplina. Ciągle jest jakieś przeszkadzanie. Ja nikomu nie przeszkadzam. Dlatego proszę państwa, nie próbujcie zapinać rzeczywistości, bo jak powiedziałem, przedstawiciele tej jednostki, którzy użytkują tą działkę, użytkują ją do dzisiaj, podpisali się pod tym rok temu i nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Nie wiem z jakiego powodu, rok później ktoś próbuje udowadniać, że jest źle odebrane, źle wykonane i tak dalej. Czyli panie radny, no pan zarzuca, widzę, swoim druhom. Przecież byli przy tym odbiorze. Pan im zarzuca, nie wiem co, nierzetelnie. Ja na następną sesję poproszę, żeby na ten temat... Proszę pana, to jaki jest stan odróżnienia, to jaki jest stan tej działki, to wie. I ma wiele do życzenia. I pan doskonale wie, że jest zamysł, żeby na tej działce wybudować boisko z prawdziwego zdarzenia. A zanim to boisko, to trzeba zrobić odwodnienie tej działki. Ale to będzie kosztować setki tysięcy. I niech pan nie próbuje tworzyć sztucznego autorytetu, bo tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Przede wszystkim ja muszę mieć pieniądze w budżecie. I o tym cały czas myślę. I nie próbujcie państwo przypisywać tego stanu, który jest, jaki jest, firmie. Bo on taki był i jest. I oczywiście firma tutaj, proszę państwa, wykonała wszystko to, co było zapisane w umowie. Czyli wysypała kruszywo, wymieniła przepusty, naprawiła wjazdy i to komisja stwierdziła. Nie macie państwo żadnych argumentów, żeby w tej chwili udowadniać na siłę przeszłość. Także panie Jerzy, twierdzenie, że nie zostało to odebrane, no niestety z przykrością stwierdzę, że jest nieprawdziwe. Ja mam tu protokół. Ja nie jestem w stanie osobiście uczestniczyć we wszystkich odbiorach, bo tego na terenie gminy jest dosłownie dziesiątki. I przy tego typu pracach również angażuję osoby miejscowe. I co, sugerujecie państwo, że ci ludzie tutaj podpisali się nieprawdziwie? No taka jest sugestia. Jest tu zastępca, który był obecny przy tym...